Hejka wszystkim, z tej strony Bulion dla King Win Polska. Dzisiaj SimCity, a raczej pojedynek trzech wielkich firm, pojedynek trzech mistrzów, czy jak to trzech żywiołów, ja to nazwałem, pojedynek trzech żywiołów. SimCity, miasta przyszłości, w którym będziemy robili pojedynek. Mamy trzy wyspy, na której jednej jest Rikowy wraz z kanałem gamecodes.pl, na następnej jest Manaik od Ramon Kuku. No i trzecia wyspa, czyli kingwin.pl, czyli tam, gdzie ja jestem, i będziemy budowali miasta przyszłości. Jak to wybuduje swoje miasto, to zobaczycie w dwóch, czy nawet czterech do pięciu, sześciu częściach. Zapraszam. No to hejo! Hejo, jedziemy. No, ale przywitanie, nie no, nie mogę. No tak. Kurde, jak diabli wzięli, normalnie przywitał się Bulionek i Manaik. Wow. My się przywitaliśmy, jest dobrze. Żeś wyskoczył, syn hejo. Właśnie. No, no wiesz, no ja tu najwięcej dynamiki włożyłem Manaiku, tak? Ale to chyba tak osłabiło wszystkich, że już naprawdę... Wyczerpałem zapas energii. Tak. Zdecydowanie. Dobra, no to co, gramy sobie w SimCity, a dokładnie w DLC Miasto Przyszłości. Dokładnie. Pojedynek trzech żywiołów. Pojedynek mistrzów. Trzech żywiołów. Tak. Zobaczymy, który z kanałów okaże się najlepszy. Oczywiście, że GC. Pingwin. No. Ja mam pingwinę po swojej stronie. No, Rico i ten, Rico. No to ja jestem, ej. Ty jesteś Rico? No jestem Riko. Cholera, to on. Cholera. Myślę, patrz, rzeczywiście. Myślę, że to ty. Jak to w ogóle możliwe? Nie wiem. A masz jakąś licencję czy coś? Papiery na to? Tak, wczoraj kupiłem. No, no to już prędzej. Targu było za 2 zł, więc... Promocja nie do odrzucenia, trzeba było kupić bez żadnych skrupułów, bez żadnych... no. No, bez żadnych. Bez żadnych. Tak, zdecydowanie. I don't know what I'm doing. You doing nothing. A ja nie wiem. Nawet nie mam pomysłu, jak zbudować to miasto. No ja jakiś tam pomysł mam. Ogólnie ja będę szedł w bogatych ludzi. No, ja zaś idę w Omegę, czyli śmierdzące miasto. Ten będzie miał pachnące, a ten to już nie wiem. A ja będę miał rozrywkę. Mryryry. To super, my tu poważnie będziemy robić poważne miasta, a ty będziesz się bawić. Będzie się no bawić. A ja, kurwa, całe życie, nie? Całe no życie na spontanie, Manaiku. Całe życie zabawa. Od tego jest życie, trzeba korzystać z niego. Jak mam śmierdzące miasto, to nie muszę się zawahać jakieś na elektrowni niespecjalnie. I powiedział to, kurwa, ten, który siedzi non-stop przed tym, nie? Przed komputerem. No. Niespecjalne elektrownie będziesz budować? Dobra, tak, trochę ścieków tutaj niech pójdzie do rzeki. Nie, do rzeki. Do ciebie już wysyłam. A co, dymy? Ja jestem daleko od was. Wy tam gdzieś tam. Nie wiem, ale wiatr idzie... A, idzie na od Rikowego tego miasta, więc spoko. No bardzo śmieszne. A dlaczego zawsze ja? Nie. Ponieważ. Jesteś na drodze. O fuck. Oj tam. Nie mam kasy na wodę. Ja nie mam kasy na komin. No. Musiałem wziąć pożyczkę. No ja też. Oj, i to są burmistrzowie normalnie. No, pożyczki. Chłopie, Polska, tak? Skądś musimy brać jakieś te autorytety. Właśnie, sprawdzimy sobie teraz, miasto gdzie mamy nazwane, tutaj. Czyli możemy już porządnie cisnąć. Nie. Porządnie cisnąć. Ma na ich żartujesz. O, czkawka. Co nie ogarniesz? Czkawka. Szafka. Nie, porządnie cisnąć to nie znaczy szafka. Może dostał szafkę. Ale jaka szafka? Szafka. No zrobię. Szafka na ubrania. A, dziękuję. Dzisiaj normalnie spożywam sobie fauntę. Nie wiem. Fauntę? Patrz, jakie burzy, co? Ja tu siedzę przy herbatkach z cytryną, a ty fanty się są. O, cytryna, kocham herbatę z cytryną. No, ale to na chorobę, wiadomo, nie? No ja też, no ja wczoraj... Ty nie jesteś chory! Wiesz. A na chorobę ci herbatka. Umysłowo chyba. No ty też. Zresztą na chorobę to nie herbatka z cytryną, tylko wódeczka. Nie, herbata z rumem. Herbatka z rumem, no ale napijmy się takiej. Herbatka z rumem, no i pod kołderkę i jesteś wyleczony.
No a jak wycasz? Nie, to po co półtudu, jak to czas tracisz? Gamę, Boże, z kapslokiem, gamę. Albo okład z młodych piersi, nie? Kobiecych oczywiście. Codes.pl. To oryginalne miasto. Chciałbyś mieć jakąś myśl, która się nazywa gamecodes.pl? Tak? Tak, pewnie. Ja bym to nazwał gamecodes, ale bez PL. Przecież ja w takim mieszkam, chłopie, no. Nie widzisz? O. To dużo tłumaczy. Cholera, co to za miasto beznadziejne? No nie? Nie będę nic mówił o mieście Kinguin, a tym bardziej o Munkuku. No ale przykro mi, u mnie są pingwiny, żyją przynajmniej. Kto by chciał mieszkać na Księżycu? Czytaj dobrze. No, jakieś. Cosiowo? Nigdy nie umiem zrobić tej eklipsy? Jak się nazywa? Koło! O. Elipsy. Elips, o właśnie, dzięki. Elipsy! Okej. Okay. No nie padło. Elipsa, koło, what the fuck? No, nie umiem jej zrobić nigdy dobrze, tak żeby się połączyło. Nie umiesz nigdy zrobić dobrze? No. Zawsze mi okej. Okay. O, oh, Jesus. Okej. Okay. Dobra, zrobiło się. Mamy lizaka. No comment, dad. What the fuck? O, Boże. To by zdało. Nie no, spoko. To tylko elipsa. Eklipsa. Tak. Mówię, zmień dealera, co? Nie. Gripex mi dał. Uważaj na to. Dobrze, tylko bym powiedział, ale w chuja cię ładuje. Nie, w hańbę. O. Dobra. Hendorzy mnie, wiesz? Hendorzy cię? Nie. Ciśniemy, nowoczesność to nowoczesność. Hendorzy cię, swój dealer. Ten się nazywa Game Codes, ten się nazywa Munkupolis. To ja będę... Oh, fuck. Fuck. No jeszcze w tym samym momencie, o fuck. No, wyszło z worka, no. Jesteś o fuck. Tak. Dobra, to tak, będziemy fuck. Się tak nazywać. A o fuck z Kinguina, to? Tak. Gotham Kinguin. Gotham City? Gotham Kinguin. Aha. Przecież ja nie nazwę kinguin.pl. Kinguin Polska. Ja jestem gamecom.pl tylko. No. Nie pasujesz do tego regionu. O, kto to kurczę mówi? O, dobra. Buduj mnie w końcu. No ja buduję. Ja coś to też buduję, ale to nie wychodzi. O Boże, gdzie jest to? No robię takie krzywe miasto trochę, ale fajne. Na razie kompletnie mnie idzie, ale to jest syndrom czerwonego przycisku. Tłumacz się. Syndrom tego Game Codes. Nie dzielaj. Najlepsi. Zielazo. Game Codes to jest potęga, Game Codes najlepszy jest. Już nie umiem się skupić, jak budować. Game Outs. Okej. Okay. Niech będzie i Game Outs. Game Outs. Tak, Game Outs. Dobra, jak tam u was statystyki, chłopaki? Co? 3500 właśnie mi stupnęło. Nie wiem. Wiedzy. A bulion? 822, ale ja tutaj muszę rozdysponować dobrze teren pod ropę, rudę i... Tłumacz się. No co? Jakoś muszę kurde te game coś tam zaczadować. Zaczadzić. Tak, daj czadu. Bulion da czadu? A co ty planujesz? Omega. Ja już dałem. A, no właśnie się zastanawiałem, co z tym powietrzem. Kłaczek. Dobra, czemu mi się nie chce zatwierdzić kopalnictwo jeszcze? Bo musisz mieć odpowiednią ilość... Jednego tego. Mi brakło. No. No. Powiedział, no, a nie wie o co ci. Że ty. Przemysł, to. Tak, 7 budynków. Przemysłu. No. Jeden mi brakło. Z kołścieków. Dobra, zatwierdzono.
Dobrze, a ja sobie troszkę nowoczesności dodam. Pam pararam. Dobra, wjazd do mojego miasta wygląda dosyć futurystycznie. O, smolony. Dość futurystycznie? No. O kurde, mam dwie drogi jeszcze nierozwinięte. Mógłbym się dobudować parki. Znaczy dwa place. Jak fajnie to wygląda. Nowoczesna droga i nagle takie blade gówno. Znaczy, to jest na zasadzie tak jak robisz te czekaj, jakbyś to wytłumaczył. Łaty na jezdni? Nie. No jak robisz wartość terenu, prawda? No ja wiem, że tam zostaje luka. No, niestety. Ale to troszkę dziwnie rozwiązali, że... tylko te fragmenty, powiedzmy, nie wiem, dasz jeden ten ogródek, to tak do jednego fragmentu tak dziwnie to wygląda. Ta droga tam dziwnie wygląda. Jak polskie drogi to wygląda właściwie, ale... Potrzebowanie tutaj spada. To możemy ich walnąć jeszcze tutaj. Co oni tak potrzebują, że się tak plują? O, wszystkiego. U mnie żadnych strajków. A ja nawet nie patrzę. Też nie mam strajków, tylko że patrzę na statystyki, popyt na co jest. No, ale mi ludność spadła. Dobudowałem budynki. Co, dobudowałeś sobie ten? Park? No, już mam, jeżeli chodzi o część mieszkalną, wszędzie nowoczesność. I 2500 na godzinę. Na tych nowoczesnych bardzo szybko się zarabia, o dziwo. Aha. Bardzo. Tam jesteś o dziwo. O dziwo, ja myślałem, że będzie utrudnione, że to wszystko będzie, wiesz, kosztować miliony, miliardy. No widzisz, za to taki pikus. A tu tak fajnie nam zrobili. Dobra, bezrobotni już są, czyli mogę to budować im coś. Jest to większość ludzi unika, bezrobotnych. O, bezrobotni są, to możemy działać. Wiesz, to jest funkcjonowanie mózgu bulionka, tego nie ogarniasz. To jest logika polska. Nie, to jest twoja logika. Bo wcale przecież ja oczywiście od razu... Mogę zrobić fabrykę Omega CO. Oczywiście od razu ich spalam, nie? Dobra. Domki ładnie się wbudowały. Na razie są. Chłopaki, co wy zauważyliście, że coś się zmieniło na lepsze w SimCity? To znaczy, dla mnie mega plusem są te mega wieżowce. To jest genialna rzecz. A jeżeli chodzi o takie patche niezwiązane z dodatkiem, no to bardzo fajna rzecz jest, jeżeli chodzi o drogi, budowanie, możliwość zmiany poziomu właśnie. Prezentuję teraz. Bardzo fajnie to wygląda, Manek też mi ostatnio na live pokazał to. What the fuck? Pięknego. Czasami można robić tunele, niestety trochę mogliby poprawić, bo nie zawsze to robienie tuneli działa. Właśnie. Ale mosty działają bardzo fajnie, bardzo dobrze i jest plus. W końcu można coś nad wodą wybudować. No. Natomiast nie jestem pewien, czy tak było wcześniej, ale zauważyłem problem ze szkolnictwem. Dlatego, że jak zawsze jest tak, że w pewnym momencie oni proszą o szkoły i tak dalej, nie? No. I wszystko jest dobrze, bo dopóki się nie buduje szkoły, to tylko proszą. Nie wyprowadzają się, nie ma żadnych problemów. Natomiast jeżeli się wybuduje szkołę i nie zapewni 100% obsadzenia, czyli tak, żeby nie było żadnych niezapisanych studentów, to ludzie nagle zaczynają się wyprowadzać. Ale zgadza się. To jest trochę idiotyczne, lekko mówiąc. No, jeżeli się pierwszy pożar robi, to... nawet karetki nie ma, ja nie mam nic. To znaczy nie, mi się pożar robi, ale teraz wybuduję straż pożarną, kasę mam. Tylko gdzie ją pierdolę, tak żeby dobrze jeździła. Tu myślę, że ją walniemy. No, to ja nie mam nic, mamo, co? Mogę już eksportować na rynek globalny rudę. A tą rudę przetopimy na stop, albo nie. Rudę zostawimy, ale będziemy wydobywać ropę naftową. O właśnie, jeszcze jedna rzecz, informacja dla tych graczy, mega
zapaleńców SimCity. Oprócz tego dodatku, który wyszedł płatny, czyli Miasta Przeszłości, jest pełno dodatków, które są za darmo do pobrania. Między innymi ten budynek od ubezpieczeń. Gdzie on był, powiedzcie mi? Aha, tu jest. Biuro Progressive. Ratusz Miasteczko Olepszyny do Ratusza Miejskiego. To urządzenie, znaczy ten budynek ma za zadanie dać nam zwrot podczas katastrof. A tak robota. Tylko, że to generuje koszty dodatkowe. O tym trzeba pamiętać. No niestety. Ale coś za coś. Też ze starszych takich dodatków to jest stacja ładowania pojazdów Nissan Leaf, która jest w elektronice, jak widzicie. I ona poprawia zadowolenie mieszkańców po prostu. Oraz jeśli wejdziemy w specjalizację miasta, w turystyce mamy kult, czyli możemy wybudować kościoły, jakieś świątynie i tak dalej. Zgadza się. Każdy coś od siebie. Znaczy jest masa dodatków, które wychodzą, są za darmo, jest dużo takich ofert promocyjnych, tak jak była oferta ostatnio reklamowa sieci Play. Mamy dodatek z salonu Play. Tak, to jest dla średnio zamożnych, to jest akurat sklep. Tak. Właśnie, to nie tyle dodatek, co po prostu sklep ze średnio zamożnych może się zmienić w sieć Play. Dokładnie. Ale też warto nadmienić, tak? Bo tak. Maxis kombinuje, żeby jak najlepiej ten produkt nam udoskonalić. No niestety, po ostatniej rozmowie z Manainkiem, no ja czytałem kiedyś tam, że te tereny, te mapy mają być większe, ale no niestety to zostało... Nie dojdzie. Wycofują się od tego, aczkolwiek coraz bardziej przebąkują na temat z trybu offline. To też warto, tak, dokładnie. Tak. To jest dobra rzecz dla ludzi, którzy mają problemy z tym połączeniem jednak. Znaczy się kwestia jest tego typu, ile razy ja siedzę sobie przed komputerem, tak samo czy wy. Czasami jest tak, że no nie ma się dostępu do tego internetu, no z wiadomych przyczyn. Czy brak ze strony dostawcy internetu, tak? Mhm. Jakieś tam inne problemy natury technicznej, że tak to ujmę. No czasami ja siedząc przed komputerem, nudząc się, no zagrałbym tego SimCity, no zagrałbym. No tak, zgadza się. Dokładnie. No tylko mówię, no to jest dla tych, którzy mają te problemy z internetem, kiedy tego netu nie ma. To wtedy zdecydowanie jest to dobra opcja. Jeszcze wracając co do tego trybu, tych map większych, to twórcy tej gry powiedzieli, że silnik Glassbox, napędzany całe SimCity, powiedzieli, że po prostu żaden komputer na tym by tego nie wyciągnął. No zgadza się, dokładnie. Mówili, że no, że nie jest dobrze zoptymalizowane. To jest technicznie niemożliwe. A no, jest to, lekko mówiąc, pis na wodę, więc nie przejmujmy się tym i grajmy sobie dalej. Tak, są mody, które można wygrać i robić większe miasta i tak. Nie wiecie o tym? Nie. Są mody. Specjalne mody, dzięki którym możemy właśnie grać w takie większych terenach. No, no nie wiedziałem też. Nie bawiłem się tym, będę musiał się kiedyś tym zainteresować. No, to zobaczyć. To może być ciekawa zabawa. No a ja za chwilę będę stawiał swoją, uwaga, akademię. Tak, w gruncie rzeczy chyba jeszcze nie mogę postawić akademii. Dlaczego nie mogę postawić? A nie, mogę. Nie zauważyłem po prostu. No mi jeszcze brakuje 5000. A ja w gruncie rzeczy chyba najpierw postawię szpital, potem akademię. Myślisz? W chwilę miałem ciekawy bug, bo mi się wybudował dom, tylko wybudował mi się od razu dom poziomu drugiego i zniknął od razu na poziom pierwszy. Lol? Serio? No tak. Nie, ta gra czasami zaskakuje, ale to są takie w sumie przyjemne bugi, które... Nieszkodliwe. No nie są szkodliwe, są śmieszne i można się pośmiać tu z chłopakami, czy tam z innymi ludźmi, z którymi będziecie grać. I naprawdę, że serio, dom ci sorry. Nie, to jest tak samo jak przypomniała mi się raz sytuacja właśnie po instalacji tego dodatku. Wiesz, budujesz tą mega wieżę. No. I tam są zawsze trzy tryby tych mega wież. Ja teraz może zaprezentuję tutaj widzom, którzy patrzą na filmik. Tutaj weźmiemy sobie mega wieżę. I są te mega wieże, są tryby wieży apartamentów, handlowe i biurowca. Mm-hmm. I teraz uwaga, trzymaj się, trzymaj. Kupiłem
tą mega wieżę poziomem apartamentu średniego, średniej zamożności. No. I postawiłem jeden ten panel, nie wiem jak to nazwać, panel, jeden ten box tych apartamentów. Poziom. Od razu spadek, zarobki minus, nikt się nie wprowadzał. I dałem na apartamentowcu, dałem handlówkę, od razu zarobki. No. Nie ogarnąłem tego. Ja powiem, pierdziele, nie i koniec. To było śmieszne, wręcz aż śmieszne. Ale no, mimo wszystko te mega wieże taki dochód przynoszą, że to głowa mała. Ale też no niestety trzeba dużo płacić za te mega wieże. To znaczy no tak, obrót tych pieniędzy jest przede wszystkim tam bardzo dużo i trzeba bardzo uważać, żeby to wszystko było zbalansowane. Tak jest. Ja na jednym z miast, jednym z rejonów mam dwie takie mega wieże, jedną rozbudowaną w pełni, jedną bez głównego poziomu. No to obrót na tych wieżach jest rzędu 44 tysięcy. Na dwóch. Trochę. Dobra, ale czas nas goni. Tak, czas nas goni, 20 minuta. Dokładnie. Kochani, zapraszamy was na kolejne odcinki z Pojedynku Gigantów. Jak tam wasze statystyki? Tak na koniec, szybkie podsumowanie, tak raz, dwa, trzy, jedna, jednej nodze. No mi spadło populacja do 1700. Mhm. 1700 też zysku, także spokojnie, mam straż pożarną, ludzie się wprowadzają, mam już dzielnicę biedną, średnią i bogatą, więc też tutaj żadnego problemu od tej strony nie ma. Bulionek. Kopalnia rudy, handel kręci się, zysk 1400, populacja 4,5, pożary, ranni, normalna. No to u mnie mamy 2000 dochodu, 1000 mieszkańców, granica, bo to jest 1022 w tym momencie, ale to przybywa i tak dalej. Zysk, tak jak mówiłem, 2000, natomiast miesięczny mam 63 tysiące, 3 obligacje wypuszczone niestety. No, wyciterzy. No niestety. Postanowiłem, że jednak wypuszczę ze względu na to, żeby postawić tą akademię i za chwilę będę stawiał szpital i tak dalej. Ale to już zobaczycie w następnych odcinkach, jak jesteśmy rozbudowani, a my uciekamy sobie pograć bez nagrywania, tak, żeby nie zanudzać wam tak, po prostu. Żeby był jakiś postęp widoczny. Dokładnie, żeby wam pokazać postęp, co się zmieniło i co? Do zobaczenia. Hej! Jo!